Siemanko, w końcu udało mi się nagrać i wrzucić to, co zapowiadałem, czyli rozpoczynam serię merytorycznych materiałów z tego, jak ja się zabieram na dany gatunek ryby. No i zaczynamy od zimowych pstrągów. No, w zasadzie aura nie jest stricte zimowa, no ale jest luty, woda jest zimna i te ryby są jeszcze ospałe i trzeba je kusić tak w dość leniwy sposób. Będę po kolei opisywał, jakich przynęt stosuję i jakie prowadzę, i po każdym opisie będzie krótka składanka przykładowych rzutów, prowadzeń, jak prowadzę te przynęty we wodzie. Nad takimi małymi rzeczkami jak ta, no może troszkę większymi, bo ta to jest wyjątkowo malutka. Oczywiście mam nadzieję, że każdy kto obejrzy ten film będzie mógł wynieść coś z tego i w jakiś sposób sprawię, że uda Wam się złowić jakieś fajne ryby. Zostawcie suba, łapkę w górę, a my zaczynamy. Zanim przejdę do przynęt, powiem jeszcze parę takich rzeczy, które według mnie są ważne przy chodzeniu za pstrągami w zimie. I przede wszystkim zimowe pstrągi to jest dla mnie chodzenie w dół rzeki. Bo pstrągi są bardzo ospałe i jak się chodzi w górę rzeki, rzuca w górę rzeki, to przynęty zazwyczaj szybko płyną. Jeszcze biorąc pod uwagę to, że często płynie jakaś pośniegowa woda, szybka woda i ta przynęta momentalnie spływa w dół. Koło pyska tego pstrąga, który nawet specjalnie się nią nie zainteresuje zazwyczaj. Wiadomo, każdy wyjątek tworzy regułę, więc nie będę tu mówił, że się nie da tak złowić ryby, ale moim zdaniem o wiele lepsze jest chodzenie w dół. I tak, podchodząc do miejscówki, wykorzystujcie każde możliwe krzaki, każde możliwe drzewo, każde możliwe, nie wiem, jakieś trawy i tak dalej do schowania się przed miejscówką. Ja bardzo często, widzicie, tak jak tu jest drzewo, bo tam jest zamoknięte, to tam akurat nie będę łowił, no ale jest drzewo, to ja zachodzę do miejscówki za tego drzewa, opieram się o drzewo i rzucam spod tego drzewa. I wtedy ten pstrąg ma minimalne szanse na zobaczenie mnie. Jeśli jest taka miejscówka jak przykładowo tutaj, gdzie nie ma drzewa, te krzaki są, te trawy są takie dość niskie, to podchodzę do miejscówki na kolanach, nawet w zimie, nawet jak jest mokro i jest śnieg. Chłopaki się ze mnie śmieją, że tak robię, no ale według mnie to jest potrzebne. No to lecimy z pierwszą przynętą. Woblery. Gdyby ten materiał był nagrywany w zeszłym roku, to na tym by się skończyło, bo od początku mojej przygody z pstrągami była to moja główna i praktycznie jedyna przynęta na pstrągi. I po tym sezonie wiem, że to był błąd, stosując jedynie woblery. Ale o tym później. Co do samych woblerów. Stosuję przynęty od 3 do 6 cm ze średnio mocną pracą. Nie za lekką, nie za mocną. Taka idealna, powiedzmy. Dobrze trzymający się nurtu, nie schodzący jakoś bardzo głęboko, to zazwyczaj jest maksymalnie 50-80 cm, bo więcej według mnie nie trzeba, chyba że to są jakieś ogromne doły z głęboką wodą, no to wiadomo, można zastosować woblera, który schodzi tam do 1,20 cm czy więcej nawet. Kolory wszystkie, moim zdaniem nie ma jakiegoś złotego koloru na pstrągi, bardzo dobrze sprawdzają się kolory białe, czarne, naturalne, malowanie w pstrąga, wlipienia. Ale ogólnie moim zdaniem sprawdza się praktycznie każdy kolor i na każdy kolor woblera możecie złowić pstrąga, bo żarówy też się sprawdzają. Natomiast jeśli chodzi o prowadzenie, to chodząc w dół rzeki, prowadzę woblera w ten sposób, że rzucam go w dół rzeki do jakiegoś upatrzonego miejsca i oczywiście zaleta woblerów pływających, przykładowo tu jest pierwsze miejsce, ale tam macie, widzicie, nie wiem czy widzicie to drzewo tam dalej i woblerem możecie obłowić. Możecie go rzucić nawet tutaj i on sobie popłynie tam i możecie obławić tamto miejsce. To jest ogromna zaleta woblera, że można obławiać miejsca na przykład pod drzewami, gdzie już nie można rzucić. Gdy już wobler spłynie w odpowiednie dla Was miejsce, czy rzucicie od razu w odpowiednie miejsce,
zaczyna się zamykać kałbąk i zaczyna wobler pracować. Schodzi on na jakąś tam swoją odpowiednią głębokość i pracuje. I bardzo dobre prowadzenie na zimową porę, którym się sprawdzało, jest takie, że rzucacie woblera, stawiacie go w nurcie i co chwilkę, co 2, 3, 5 sekund podciągacie go 20 cm i znowu stawiacie w nurcie. Ewentualnie pracując delikatnie szczytówką w górę, w dół, żeby ten wobler pracował w górę i w dół i kusił ryby. To jest zdecydowanie moim zdaniem najlepsze prowadzenie. Można też prowadzić jednostajnie bardzo powolutku w górę rzeki, ale to już troszkę jak są pstrągi aktywniejsze, bo tak to w zimie moim zdaniem w taki zwykły dzień, nie kiedy one są bardzo odpalone, to pstrągi nie wychodzą bardzo chętnie do tak prowadzonej przynęty. Zdecydowanie najlepsze jest prowadzenie chwilkę, przerwa, prowadzenie chwilkę, przerwa, prowadzenie chwilkę, przerwa. Wiadomo, w jakichś ciekawszych miejscach, typu jak jest jakiś korzeń, jakieś gałązka, to można tego woblera przytrzymać dłużej, albo podciągnąć go, z powrotem go spuścić jeszcze w to miejsce, i żeby on sobie popracował i no może skusi jakąś rybę i wyjdzie. A teraz, tak jak wspomniałem, jak to będzie wyglądać na początku, łapcie składaneczkę kilku rzutów, kilku prowadzeń woblera, jak ja to robię. Kolejną przynętą, która dała mi w tym roku praktycznie wszystkie ryby, jest moim odkryciem tego sezonu, jak na ten moment, jest wahadówka. To, co udało mi się już złowić na wahadówki w tym roku, bardzo mnie satysfakcjonuje, bo ryby są jeszcze naprawdę turbo ospałe, turbo nieaktywne, mało kto łowi, a mi wahadówka daje ryby już praktycznie na każdym wypadzie. Nawet dzisiaj miałem kilka brań na tej maleńkiej rzeczce właśnie na wahadówki. Stosuję wahadóweczki od rozmiaru 0 do rozmiaru 2. Najczęściej stosuję rozmiar 1, jest dla mnie najbardziej taki uniwersalny i właśnie najwięcej ryby na niego w tym roku złowiłem. Prowadzenie. Rzucam podobnie jak woblerem, no tylko wahadówki się nie da puścić na przykład pod to drzewko. Tu trzeba byłoby zastosować woblera. Chyba że ktoś ładnie rzuci tam pod tym drzewkiem, to da się ją poprowadzić. Rzucam w dół rzeki. Nawet można rzucić pod drugi brzeg i wtedy ta wahadówka dodatkowo jeszcze obłowi całą szerokość koryta rzeki. Lekko migotając. I potem prowadzę w sposób taki, że robię 2-3 takie nieregularne podszarpnięcia, żeby ona tak się tak dziwnie zaczęła pracować, tak w różne strony, i potem ją stawiam, a ona powoli opada. I właśnie zastanawialiśmy się, jaką przewagę ma wahadówka nad woblerem z robkiem na wypadzie, z którego ostatnio wrzuciłem film na kanał.
I doszliśmy do takiego wniosku, że na tą porę roku wahadówka może być lepsza ze względu na to, że w momencie, kiedy rzucamy woblerem, stawiamy woblera w nurcie, to on w momencie, kiedy go stawiamy, wychodzi troszkę do góry, a wahadówka schodzi w dół, w miejsce, gdzie teraz stoją pstrągi, bo są ospałe, są przyklejone do dna i są no, nieaktywne, nie wychodzą na płcizny, nie wychodzą do góry żerować, tylko żerują to, co im ewentualnie przepłynie koło pyska tam przy dnie. Więc stawiamy z Robkiem, że to jest przewaga wahadówki jak na razie nad woblerem w tym roku. I ten rok pokazał mi, że no, też może być turbo skuteczną przynętą na tą porę roku. Myślę, że moja i Robka teza jest jak najbardziej trafna, ze względu na to, że logicznie myśląc, faktycznie, no te pstrągi są przyklejone do dna, więc w momencie, kiedy wahadówka im wchodzi lekko migotając w okolice ich bytowania, no to on decyduje się na atak, a wobler wychodzi do góry i pstrąg nie jest nim w ogóle zainteresowany. Powiedzcie, co sądzicie o tej tezie i może ją potwierdzimy wspólnie, a może zaprzeczymy jej, zobaczymy. Drugi żelaziany temat to obrotówki. W zeszłym roku też praktycznie w ogóle ich nie stosowałem. Jedyny wypad na pstrągi, gdzie stosowałem obrotówki, to były Mistrzostwa Polski na sanie, bo tam woblery w ogóle nie były skuteczne, tylko ryby brały na, mi przynajmniej, na obrotówki i na wahadełka właśnie. Stosuję rozmiary od nawet 0,0 do dwójek. W tym roku jeszcze nie udało mi się złowić na nie ryby, ale miałem natomiast bardzo ładne brania, które skończyły się spinkami bądź zerwaniem całego zestawu, więc naprawdę ryby mogły być fajne. Prowadzenie w zasadzie podobne, czy to do wahadówki, czy to do woblera. Rzut w dół i przytrzymywanie, podrywanie. I w ciekawszych miejscach wiadomo stop. I niech ta obratówka pracuje i wtedy może skusi pstrąga do ataku. Tu się nie będę bardzo, bardzo rozgadywał, bo na razie nie wypracowałem sobie jakiegoś takiego schematu czy modelu prowadzenia, tak to nazwijmy, który pozwoliłby mi na powiedzenie czegoś więcej. Ale wiem, że na pewno też będę w tym roku dużo próbował łowić na obrotówki. Ostatni temat, którego nie poruszę, bo dla mnie na razie jest słaby. Nie mogłem się wstrzelić, nie mogłem sobie wypracować tego. Nie złowiłem na to ryby.
totalnie jest to dla mnie na razie nieskuteczne. Gumy i jigi. Nie jestem, nie potrafię na to łowić po prostu. Nie miałem żadnego brania, nie złowiłem żadnej ryby. A jeśli miałem jakieś brania, to od razu mi ryby spadały i to nie były ryby niewielkie, więc nie ciągnie mnie na razie do tego. Więc w tym przypadku mam dla Was propozycję. Napiszcie w komentarzach dla mnie jakieś rady, jak łowić na gumy i jigi zimową porą pstrągi, bo dla mnie na razie to jest czarna magia. Ja na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że wynieśliście coś z tego filmu. Pozwoli Wam to w jakiś sposób skusić jakieś fajne pstrągi do brań i do wyciągnięcia ich, rozumienia sobie super foty i wypuszczenia z powrotem do wody. Nie jestem żadnym specjalistą od pstrągów. Mam nadzieję, że w komentarzach też mi napiszecie swoje metody polowania na zimowe pstrągi. I żebyśmy się mogli wspólnie dokształcać i będziemy wtedy mieć taką łącznie z moim filmem i z Waszymi komentarzami bazę, powiedzmy porad i tak dalej do łowienia zimowych pstrągów. Mam nadzieję, że Wam się podoba to, w jaki sposób to przedstawiłem. Jeśli nie, to oczywiście napiszcie w komentarzach, co mogę poprawić przy następnym materiale, bo na pewno będę chciał robić takie materiały w tym roku. Zostawcie suba, łapkę w górę i do następnego.